związane, wyroby, niezbędne towary potrzebne do produkcji miodu, to właśnie tutaj w Roguźnie przy ulicy Sybiraków 13 znajdziecie. Także możecie sobie tutaj na spokojnie przyjechać. Godziny otwarcia, to macie podane już w wcześniejszej części filmu i tak to wygląda. Tutaj podejdę, bo widzę, że są produkty na półce. To są pałace dla pszczół. To są pałace. Zobaczcie, kochani, a okazuje się, że jest bardzo dużo, także ja tutaj taki zwykły zjadacz miodu nagle się dowiaduje, że jest tych miodów gatunków bardzo dużo. Kochani, co ja będę dużo mówił? Przyjedziecie tutaj, znajdziecie sobie wszystko, co Was potrzeba. Właśnie, pięknie wyeksponowane, pięknie to wszystko wygląda. A właśnie, ciekawostka, to są chyba, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, to są chyba świece do wózu? Nie wiem. Tak, konkret. Tak. To są świece do czyszczenia wózu. A właśnie, tak jak słyszeliście, otrzymałem to powiedzenie, tak, czyli mogę powiedzieć, że to są świece do czyszczenia wózu. Czyli nawet i to też tutaj znajdziecie w Roguźnie. Wszystkiego, wszystko co Wam potrzeba. Miła, profesjonalna obsługa, naprawdę tutaj każdy Wam coś doradzi, poradzi, co, jak właśnie można kupić, zrobić, zrealizować. Piękna, duża placówka, no i nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do... Jak to działa? Kręci się to wszystko, tak? Tak. To są... To jest miodarka kasetowa. Aha. A to jest na trzmiele? Nie. Czy to też na pszczół? Do wychowu matek na przykład. Aha. I to, aha, tutaj wkłada, tu się wkłada do środka. Tak, i wierówka wieruje miód. Potem przestaje, tak. Odwraca się i kręci. To są kąchy. Tak? Tak, pełna automatyka. Kochani, widzicie? No i właśnie, dlatego też warto tutaj przyjechać, zobaczyć, by tutaj podnieść swój stopień edukowania właśnie w tej dziedzinie produkcji miodu. Piękne miejsce, wyjątkowe miejsce, tak. Powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem. Są wysokiej jakości. Zapraszam na kanał Konsorcjum Medialnego Fotografii Polska, tam znajdziecie właśnie informacje bardzo dużo. Są wysokiej jakości te kąchy do uszu. Tak jak pokazałam wcześniej, przyjechałam dzisiaj przy okazji, więc zakupiłam wosk do robienia świec. Tak. Dzisiaj kupiłam wosk, ostatnio była węza. No i tutaj pokazałam wszystkie cuda. Do okadzania. Proszę bardzo, stroje. O. Tak się wchodzi do ula. Są też szczapeczki. Lubelskiego, południowo-wschodniej Polsce, Roguźno, ulica Sybiraków 13. I co takiego fajnego, ciekawego jest? A jest to, że są, zobaczcie, to jest placówka, która miodem płynie, która z miodem ma bardzo wiele wspólnego i całe swoje serce, całą swoją duszę, chęć i naturę oddała właśnie do produkcji miodu, ale też i do zaopatrzenia producentów miodu w niezbędne narzędzia potrzebne do takich działań. Tutaj zobaczyłem, nawet jest dział ul edukacyjny. Może Pan powiedzieć, co to jest ten ul edukacyjny? Co tam są pszczoły? Opisuje, jak pszczoły się zachowują. Świetne. Właśnie. Pięk. Jestem pod wielkim wrażeniem. Zapylanie roślin, schemat. Ekstra. Pięknie. Propolis. Piękne. A druga strona? Mleczko pszczele. Super. Kochani, bardzo zdrowe. Kochani, jasne. Tak, ile kosztuje taki ul edukacyjny? Prawie 900 zł. Korzystać na temat miodu. Wykorzystywanie wosku pszczelego, pyłek pszczeli, bardzo zdrowy. Pięknie. W ogóle co jest w miodzie? Rozumiem. Jaki miód wybrać? Ekstra. Jak pomagać pszczołom? Okej. Szczerze mówiąc, wcześniej nie wiedziałem. Też jest i
Coś pięknego. Piękne. Prawda, niesamowite. Nawet nie pomyślałam, że można to zrobić w ten sposób. Opis pszczół, robotnica, rozwój pszczoły. Ekstra. O, niesamowite. Truteń. Niesamowite. Morfologia pszczoły miodnej. Pięknie. Anatomia. Ekstra. Budowa całej pszczoły. Bardzo ciekawy materiał. Bardzo, bardzo. Pszczoła miodna. Matka pszczela. Rozumiem. Schemat budowy kwiatu. Coś wykaz pięknie. Roślin miododajnych. Jasne. Kiedy kwitną. I jak zrobić świecę z węzy. Pięknie. Budowa ula. Okej. Dziękuję bardzo.